korzystając z wykresu podaj przedziały dla których funkcja f od x równa cosinus x jest malejąca. Naszkicujmy wykres funkcji cosinus x. Zaznaczmy poprawnie jednostki, czyli na osi y jednostką będzie taka jedna duża kratka, na osi x jednostką będą takie trzy kratki. Zaznaczmy tutaj pi, czyli co trzy takie duże kratki mamy pi. Zaznaczmy jeszcze na, naszych, na naszej osi połówki czyli tutaj mamy między 0 a pi mamy pi drugich między pi i 2 pi mamy 3 drugie pi tutaj mamy 5 drugich pi i 7 drugich pi i w drugą stronę między minus pi a 0 mamy minus pi drugich i tu mamy w połowie minus 3 drugie pi Funkcję cosinus zaczynamy rysować od 1, czyli dla argumentu 0 przyjmuje ta funkcja wartość 1 i następnie mamy w pi drugich i w minus pi drugich 0, dalej w pi i w minus pi minus 1, dalej w 3 drugie pi mamy 0 i minus 3 drugie pi jest 0 i dalej idziemy do góry, dla 2 pi mamy wartość 1, dla minus 2 pi również wartość 1. I tu dalej spadamy w dół. Mamy 0, minus 1, 0 i 1. Połączmy to teraz ładnymi łukami, i teraz interesują nas te przedziały, w których funkcja cosinus jest malejąca. Czyli idąc od lewej strony do prawej idziemy schodkami w dół. Zobaczmy od minus, y, od minus 2pi do minus pi. Posuwamy się schodkami w dół, czyli to jest ten fragment, a następnie tu już idziemy schodkami w górę, czyli ten fragment nas nie interesuje. Dalej, od 0 do pi znowu zjeżdżamy na zjeżdżalni w dół, tu już mamy funkcję rosnącą, i dalej, od 2pi do 3pi znowu, fun znowu funkcja jest malejąca. Oczywiście takich przedziałów, dla których funkcja cosinus będzie malejąca, jest nieskończenie wiele. Dlatego musimy zapisać to w skrócie, ograniczając się tylko do przedziału od 0 do, yy, do 2pi. Właściwie nawet tutaj mamy do, yy, do pi. Czyli w tym przedziale od 0 do pi nasza funkcja jest malejąca. Zapiszmy to. Funkcja jest malejąca dla x należących do przedziału. I widzimy, że ona maleje od 0 do pi. Teraz zobaczmy, co ile będzie nam się powtarzał ten fragment, gdzie funkcja jest malejąca. Tutaj funkcja zaczynała maleć od zera, natomiast w kolejnym takim fragmencie maleje od 2pi, czyli różnica to jest 2pi. Czyli dopiszemy tutaj plus 2kpi, gdzie k jest liczbą całkowitą. Zobaczmy. Yy, kończyła maleć nasza funkcja w pi natomiast tu w tym fragmencie funkcja kończy maleć w 3pi czyli również tu mamy różnicę 2pi czyli też mamy plus 2 pi. możemy tylko jeszcze sobie sprawdzić czy poprawnie zapisaliśmy ten przedział na przykład zakawyśmy sobie minus 1 czyli nasz przedział to będzie 0 minus 2pi czyli będzie od minus 2pi i pi minus 2 pi to będzie do minus pi. Sprawdźmy, czy w tym przedziale funkcja jest malejąca. Od minus 2 pi do minus pi, rzeczywiście, funkcja jest malejąca.